ruch liści niesionych jesiennym wiatrem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Może zacznę najpierw od tego. Cieszę się. Cieszę się. Cieszę się. Mimo że wy chcecie uprawiać filozofię, szczęść Boże. Pragnę humanistów uspokoić. Nie będę uprawiać filozofię. Postaram się natomiast przerażać lub zniechęcać. Ludzie wolą sięgać po harlekina. I skutkiem tego jest jasne, że chciałem sięgać po harlekina. Ale kilku znajomych mi mówi, że powinienem się z tego spowiadać. Kto z was by mi powiedział, czy powinienem? Nie widzę. Jako ksiądz jestem głęboko przekonany, że nie. Alfred Whitehead opisuje w swoich doświadczeniach z wakacji, jak podglądał wiewiórkę. Dlatego też uważam, że powinien się z tego spowiadać. Alfred, ty grzeszysz. Alfred do buszu, go to the next step, enter. I tu właśnie mamy zdrowy rozsądek, który często nie jest zdrowy, a z reguły nie bywa rozsądny. Wyobraźmy sobie, że rybak poszedł na ryby i tam nagle wychodzi na spotkanie jakieś plemię afrykańskie i złowił tyle ryb, że ich liczba podniesiona do kwadratu daje nam liczbę 9. Pytanie, ile ryb złowił rybak? Rybak złowił minus 3 ryby. Ktoś z was powie... Nie da rady. Da rady. Jestem Einstein. Einstein. Rybak był sfrustrowany, nie mógł odnaleźć swojej tożsamości, pił. Któregoś dnia koledzy znaleźli go martwego. Czas płynął. Przeprowadzono dodatkowe badania. Potwierdzono, że znaleźli go martwego. Czas minął. Dziękuję za uwagę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Podziwiam zacięcie filozoficzne młodzieży, przedstawicieli gatunku Homo sapiens. Jako ksiądz podziwiam zacięcie młodzieży w ewolucyjnej walce o byt. Tak. Szczęść Boże, żegnam. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Tak. Niewątpliwie jest tu cały szereg problemów, no, których nie da się rozwiązać przy pomocy suwmiarki etycznej, bo tego nikt nie wymierzy. Niestety sama wiedza nie prowadzi do cnoty. Był taki myśliciel starożytnej Grecji, Sokrates, który żył iluzją, że wystarczy poznać, ażeby działać zgodnie z poznaną wiedzą. My niestety wiemy, że to jest skomplikowane. Stopnie poznania mogą być różne. Można znać doskonale na wyrywki 10 przykazań i mieć praktykę życia będącą zaprzeczeniem. Także niestety nie ma takiego prostego skojarzenia. Człowiek jest istotą znacznie bardziej skomplikowaną. Śmiem twierdzić, że piękno ludzkiego życia przejawia się w tym, że cenimy nie tylko to, co logiczne,
ale także to, przede wszystkim to, co wychodzi poza logikę. Kochajcie się i niech świat będzie dla was jak najpiękniejszy. Jeszcze nie zdążyliśmy, jak powiadam, nie zdążyły nam obecnąć łzy na widok męczeństwa Krzysztofa Piesiewicza. Nawiasem mówiąc, wspólnotę losów niewątpliwie musiał poczuć z panem senatorem umęczonym jego ekscelencja, mój faworyt, arcybiskup Józef Rzyciński, bo pryncypialnie skarcił barbarzyństwo i prymitywizm moralny. Niewątpliwie na własnej skórze kiedyś musiał odczuć takie zgryzoty, nie tylko wtedy, kiedy, jak sam to podawał w wersji wyprzedzającej, na ulicy w Pradze Czeskiej został zaatakowany nożem przez jakiegoś osobnika. Mówią niektórzy złośliwi, że wszystko się zgadza, tylko nie na ulicy, a przy ulicy w pewnym klubie dla sodomitów. Nie wiadomo, co tam ekscelencja robi, jeśli to oczywiście prawda, bo no a potem przy okazji wykrycia, że był bez swojej wiedzy i zgody zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Filozof, zwerbowany przez szefa, zastępcę szefa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Częstochowie, niejakiego Alojzego Perliceusza. No i tak dalej, i tak dalej. Ekscelencja oczywiście wszystkiemu zaprzecza, jak zresztą wszyscy inni, jak pan były prezydent naszego państwa Lech Wałęsa, drugi były prezydent naszego państwa Aleksander Kwaśniewski. Tak. Józef Rzyciński, jako uczestnik życia publicznego w Polsce, był kłamcą i łajdakiem. Łajdactwem nazywam przyczynianie się do szerzenia zamętu wśród bliźnich i rodaków, zamętu w sprawach kluczowych w płaszczyźnie politycznej, społecznej, tak, w tym świeckim wymiarze dziejów, łajdactwem było perfidne oszukiwanie opinii publicznej w sprawach, no nazwijmy to krótko, lustracyjnych i w wymiarze nieświeckim istnienia Kościoła, a więc struktur tego Kościoła polskiego. Myślę, że bilans występowania publicznego Józefa Rzycińskiego na łamach antypolskich, antykatolickich gazet, jak na przykład emitowana przez Gwiazdę Śmierci z ulicy Czerskiej w Warszawie Gazeta Wyborcza, że przyczyniało się do szerzenia zamętu, że przyczyniało się do tego, że trudniej było być może naszym bliźnim wyrozumieć się, kto tu właściwie jest kim i po której stronie stoi i za czym i przeciwko czemu się opowiada. I teraz, że było trudniej niektórym naszym bliźnim te sprawy pojąć właśnie z tego powodu, że osobnicy podający się za duchownych katolickich drukowali często z pozoru obojętne teksty, tak? Obojętne, nieprogramowe, na jakieś różne miłe tematy teksty, ale na łamach bolszewickich gazet, ale wiem to na przykład o moich różnych bliskich znajomych, ba nawet krewnych, tak? Wiem, że ten zamęt, te fałszerstwa publiczne, że one, no jakby to powiedzieć, nie pozostały bez wpływu na ich rozumienie świata, czy z mojego punktu widzenia kompletne niezrozumienie. Tak.
Nie wolno spychać logiki i poczucia sensu na dalszy plan, bo cel nigdy nie uświęca środków.